Dobra. BMW zatankowana. Więc tak, BMW R65, silnik boksera, później pokażemy. 50 koni, wał kardana, 53 Nm. Prędkość maksymalna, jak jest w katalogu, to jest 175 na godzinę, to jest sporo, nawet bardzo dużo, według mnie. No ale pojemność nie mała, no 350, no to jednak są z niej, no to jakoś to musi jechać, nie? Także bez dwóch zdań. No jednak to nie tam jakieś inne sprzęty, tylko jednak BMW, no to. To jest 1981 rocznik. Skręcimy gdzieś na polną drogę. Pokażemy gdzieś tutaj na polne, jak to wygląda. Trzeba z tym koszem bocznym uważać. No to jednak jest szerokie. I powiem tak, że ten kosz czuć, dość porządnie czuć, ostro go czuć. No jak się nie jeździło, nawet nie wiem, czy ja w ogóle jeździłem z koszem bocznym, nie pamiętam po prostu. Ale z tego co wiem, to jakby ktoś tu jeszcze usiadł, no to już w ogóle jest wtedy jeszcze mniej komfortowo. Jeśli chodzi o właśnie o tą jazdę z wózkiem bocznym, nie? Tutaj sobie gdzieś staniemy. No to mogłem stanąć w sumie. I powiem wam tak. No kosz boczny daje dość spory opór. Na pewno by się jeździło sporo lepiej. Naprawdę sporo lepiej. Bez kosza, no ale no taki jest motocykl i taki będziemy pokazywać. Do takiej normalnej jazdy, jakbym miał gdzieś jechać, no to jednak kosza bym nie przypinał. Bo tak to się jedzie całkiem spoko. No ale jak gdzieś dalej jechać czymś takim, to mówię tu z góry, no, że jest męczące, nie? Opór kierownicy podczas skręcania w drugą stronę, znowu jak się skręca, to tak troszkę do pewnego momentu jest jakby opór. A później wiadomo, nie? To jakoś tam się jedzie. To będzie może stanąć, tak żeby nikomu nie zawadzać. Pokażemy sprzęta. Chociaż tutaj może tutaj trochę wiadę. O, nasi tu byli. Flacha leży. Zobaczcie, jak to wygląda. Obrotomierz. Nie jedzie nic. Taki jest silniczek. Gdzie jedziesz, panie? Nigdzie nie jedź. R65. Tak to wygląda z przodu. O. Z tej strony. No i tutaj, wiadomo, tył. I tak to chodzi, nie? Tak sobie przebiera silniczek, bokserek, oczywiście 650, jak wspomniałem wcześniej, 50 koni. I powiem tak, no tutaj niby jest ten amortyzatorek. No ale wiadomo, jak to jest z tymi koszami, no czułeś go i no i czy się chce, czy się nie chce, to się go będzie czuło, no. Tu sobie wolno pojedziemy tymi polnymi i wyskoczymy sobie tam jakby na
drogę główną, ale taką boczną, co od głównej odchodzi. Tam trzeba będzie kawałek przejechać po tej drodze i odbijemy w takie już na wioskę, żeby był mały ruch, bo takim motocyklem to jednak, czy nawet tam musiał na miasto jechać, to po prostu mi się nie chce, nie? Gdzieś tutaj takie właśnie boczne dróżki, pozycja całkiem spoko, wam powiem. Szeroka dość kierownica jest, tu mamy ssanie, wiadomo, za płon odpalanie, słynne czerwone spodenki, dwa cylindry ładnie grzeją nogi. I tyle, no. I teraz tak, no historia tego motocykla to raczej, no, może inaczej, historii z takim motocyklem to raczej, no, nie mam żadnej, no bo skąd? Nawet jak one były oczywiście dostępne w latach 80., no ale przeciętny zjadacz chleba musiał o czymś takim pomarzyć, to po prostu była przepaść. Jak ktoś miał WSK z 80. któregoś czy SHL-kę, no SHL-ka już była coś w Polsce, a co dopiero coś innego. Więc tutaj tylko taka jakby ciekawostka. Oczywiście jeździmy wolno, wiadomo, 40-60, no bo to też nie jest po to, żeby pajacować. Trudno mi teraz też cokolwiek powiedzieć, jeśli chodzi o wygodę, jeśli chodzi o jazdę, bo motocykl jako tako nie jest jakoś tam, powiedzmy, że jest niewygodny, tylko bardzo czuć tą przyczepkę, no bardzo, nie? Z tego mamy z boku też ten jakby amortyzatorek, który też troszkę niweluje te ruchy kierownicy, ma być gdzieś jakaś dziura, coś, żeby nie wyrwało z rąk kierownicy, bo wtedy żeby sobie można było zęby wybić, nie? Jak to się mówi. Nie jedzie nic, nie jedzie. No i to jest tak samo, jak się ma w tych innych sprzętach nowych na przykład. Jak jest ten słynny efekt shimmy, to też się montuje te amortyzatorki tutaj z przodu na kierownicy, żeby kierownica nie latała, jak ktoś na koło wejdzie i później, wiadomo, spadnie kołem na asfalt, to wtedy się robi shimmy, no i można w najlepszym wypadku zęby wybić, a w najgorszym, no, nie będziemy mówić co. BMW, no, 81 rok. Dość, powiem, zaawansowane technologicznie, no bo 50 koni to nie jest tak mało, 53 Nm to też nie jest tak mało. Elektryka, nie ma startera jak w innych sprzętach tego typu i to jest naprawdę ogromny plus dla twórców tej BMW-ki, bo jednak kopiąc takie dwa cylindry, no to niejednokrotnie trzeba to odpalać ileś tam minut, tak, te słynne Dniepry i te inne tego typu właśnie pochodne sprzęty, to trzeba było kopać czasami, no bo tam coś się zalało i trzeba było kombinować, a tutaj, no, po prostu jest rozrusznik, który naprawdę robi robotę, nie? To jest naprawdę moim zdaniem to jest ogromny plus, że w latach 80. i to dość wczesnych, bo to jest 81 rok, że BMW montowała już rozruszniki w motocyklach. We wcześniejszych może też były. To nie będę jakby mówił, że to nie jest jakiś, nie wiem, wyjątkowy, bo może wcześniejsze też były. Ale jak na rok 81, kwestia, mówię tutaj, zapłonu z prawej strony i kwestia odpalania rozrusznikiem, w tym BMW R65, to naprawdę szacun za pomysł, żeby takie coś zrobić. Bo jednak niejednokrotnie, jak się widzi w internetach, jak ktoś się męczy z jakąś M-ką, Muralem, Dnieprem, no to jest po prostu, no, nieciekawie, nie? Jeszcze ktoś, jak waży 60 kg, będzie chciał taką BMW-kę odpalić, czy takiego Urala, Dniepra, no to też może mieć kłopot, nie? Czy jakaś, na przykład, laska będzie chciała sobie pojeździć, no bo ma kaprys, ma taką zajawkę na stare sprzęty, a to się okazuje, że, no niestety, ale jest problem z odpaleniem. A tutaj właśnie ten rozrusznik robi robotę i to, no, bez dwóch zdań, nie? Także za to duży plus dla projektantów tego BMW. A ogólnie 60 na godzinę jedziemy.
I tak to już mówię po raz, nie wiem, czwarty czy piąty, że kosz bardzo czuć. Ja ogólnie nie byłem nigdy fanatykiem motocykli z koszami, jeśli chodzi o jazdę, bo jeździć może nie jeździłem tam jakby tak tymi normalnymi innymi sprzętami bez wózków bocznych, ale słyszałem różne opinie i znajomych, i od ludzi obcych, i na forach. No i to się jednak sprawdza, no bo tam teraz mam prosty przykład, że czuć to po prostu, nie? Tutaj to BMW, w którym teraz jedziemy, jeszcze jakby nie ma przełożenia na wózek boczny. Czyli jest napęd tylko na koło motocyklowe z tyłu, no i też to jakby trochę ściąga przy ruszaniu. Wiem, że były też montowane, nie wiem czy w tych BMW-kach, ale były też montowane przekładnie takie na tylne koło i tutaj to koło też, w tych wojskowych było przeważnie, tych M-kach chyba. I także, że przyczepka tutaj na boczne miała też napęd, no i to był naprawdę ogromny plus. Z tego względu, że no chcąc, nie chcąc, ten napęd jest, a motocykl nie jest taki lekki i właśnie ta BMW-ka nie ma biegu wstecznego, nie? To jest taki minus troszkę. Tego sprzętu, no bo gdzieś jak się jedzie samemu, gdzieś się wystanął w jakimś piasku czy coś, no to byłby kłopot, żeby z tym po prostu wyjechać, jakby gdzieś się zakopało. A jednak co dwa koła, to dwa koła, no bo przyczepka jednak też swoje waży, a tym bardziej jakby ktoś jeszcze z boku usiadł, no to już jest w ogóle, nie? Dlatego to taki dla mnie, chociaż może inaczej, nie wiem czy to w ogóle te BMW-ki miały montowane napędy na wózek boczny i prawdopodobnie z tego co tutaj jakby widać, to nie wiem czy ten kosz jest koszem oryginalnym od BMW, dlatego może też przez to nie być napędu na wózek boczny, bo może po prostu jest kosz od innego jakiegoś sprzętu starego, po prostu jest tylko tyle, że pasuje, nie? Chyba, że były tam przerabiane i po prostu jest. Bo bardzo możliwe, że jeżeli w tamtych latach już rozruszniki montowali w tym BMW, no to mi się wydaje, że chyba też był pomysł na to, żeby było przeniesienie napędu na wózek boczny, no bo jednak przydaje się, nie? To tak jakby nie trzeba być nie wiadomo jakim specem, żeby o tym wiedzieć, no chyba, że ktoś rzeczywiście motocyklami nigdy nie jeździł, nie ma pojęcia jak się motocykl zachowuje, no to okej, okay, to on powie, no co, boczny napęd, no to co, jest albo go nie ma i nie wiem o co chodzi, nie? O, i takie właśnie drogi chciałem tutaj pozwiedzać, z tego względu, że to jest dla mnie jest niewygodny motocykl na miasto po prostu. To jest taki, żeby sobie przejechać. Dzisiaj jest sobota. Jedziemy sobie, nawet nie jedziemy 60 na godzinę. Pykamy sobie, jest cieplutko, jest 20 chyba 6 stopni. No i sobie taką boszą dróżką. Dość fajna sprawa. Jeśli chodzi właśnie o takie przejażdżki weekendowe. Co do samej BMW-ki, na pewno ciekawy motocykl, fajnie jest zbudowany silnik, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny. O, teraz puściłem gaz i on sobie nic nie szarpie, też fajnie. Skrzynia pięciobiegowa. Jak jest ze spalaniem, naprawdę nie wiem, bo kto na to patrzy? No gdzieś tam na pewno jest w internecie. Jak ktoś sobie wpisze BMW R 65 1981, no to na pewno tam gdzieś wyskoczy jakieś spalanie i tak dalej. Ja tam akurat na to nie patrzałem, bo to mnie nie interesuje. Może weźmie zdychę. No to nie są nowe sprzęty, to są gaźniki. Wtedy paliwo nie było za kosmiczne pieniądze. To można było sobie szaleć z silnikami. I silniki, no, dość ciekawe. No, mi się w ogóle nie podoba
wygląd tego silnika, bo on jest taki pionowy i płaski, nie? Tak fajnie jest skonstruowane to, że nie ma tam jakiś tak, na przykład jest w innym motocyklerze jest okrągłe, tu coś wystaje, tam coś wystaje z kartera, odpowiednio wyprofilowane, to jest po prostu płaskie, nie? Wszystko dookoła. I będzie tam gdzieś jeszcze miejsce, to sobie jeszcze raz staniemy, żeby tą BMW pokazać. I tak naprawdę, no, takie motocykle już jest coraz mniej, no bo nie każdy takie coś lubi, to jest raz. A dwa, no jak ktoś ma jakiś egzemplarz, który jest godny uwagi, wart uwagi, żeby cokolwiek tam spojrzeć, nie wiem, zapyta się, mieć chętkę do to, żeby to kupić, no to tego za bardzo nie jest sprzedawać, no bo tego się nie sprzedaje za bardzo, nie no. Jak ja powiedziałem już w którymś filmiku, że jak ja sprzedam te swoje motocykle, które aktualnie posiadam, zostało 5 sztuk z 7. No to ja też sobie jakiś stary sprzęt kupię, ale raczej bez wózka bocznego. Czy tego typu, jak ten, czy po prostu jakiś dwusłów, nie wiem, nie mam pojęcia, ale raczej te stare motocykle są dla mnie fajniejsze, no tak mogę powiedzieć. Z klimatem, tak samo stare auta lubię, te tapicerki stare, kokpity. To jest fajny bajer, to są auta z duszą, nie jedną książkę by napisały. Także to jest... To jest bajer. No i ogólnie no, tak samo jak z elektrykami. To są dla mnie auta bez duszy. Miałem okazję nie jednym jechać. Niestety nie dla mnie. A to BMW, którym jedziemy, jak widać, kiedyś robili naprawdę ciekawe sprzęty. No i też były inne materiały, no bo dzisiejsza też jakby jakość wykonania niektórych motocykli, no to już jednak nie jest to, co było kiedyś. Fajnie gościu pokazywał test. Dwa młotki, stary młotek tam z jakichś tam lat. Nie wiem, tam jakiś tam, nie wiem, 50, 40, nie pamiętam, stary młotek, jakiś tak już widać, że nawet to wykonanie było takie jakby też troszkę inaczej to wyglądało. No i aktualne młotki, które są teraz sprzedawane w sklepach. No i prasą je miażdżył. No i co, ten stary młotek, prasa stawała, a to było ileś tam, sporo, już ten nie będę skłamał, ale dużo, duża prasa. I tego starego młotka nawet nie ruszyło, nie? A to nowe młotki się zaczęło przy iluś tam, nie wiem, kilkudziesięciu tonach, zaczęło się już plastelina robić, nie, z tego młotka. I tak samo jest tutaj, no. Nie oszczędzano na materiale. Stal miała być stal, żeliwo miało być żeliwo. A nie, że teraz się kupuje jakieś tam, powiedzmy, szyny do bramy, robisz gwintownikiem i wchodzi prawie jak w plastelinę, nie, no to... No troszkę, no, jakby twardsze materiały były, nie, kiedyś. No i widać, że no, przepracowane ma ileś tam lat, no bo to jest, jak już powtarzałem, po raz czwarty, 1981 rok, tego BMW, którym jedziemy, model R65, 650 Boxer. No to ogólnie przejechał trochę kilometrów, napracowały się te cylindry, te pierścienie, te wszystkie łożyska, skrzynia i tak dalej, i to dalej jedzie, nie? To jest fajne. Najlepiej to właśnie, jak już tak kiedyś myślałem, żeby sobie zostawić jeden motocykl taki, który jest jakby aktualny, w cudzysłowie, na czasy dzisiejsze. Taki, powiedzmy, w cudzysłowie, na co dzień. A drugi, taki właśnie stary, na sobotę, na niedzielę, przejechać 30 km. Czy na zlocik, czy coś, o. Nie, to jest fajny bajer. A BMW jak BMW. Powiem wam tak, no, ciepło jest.
Ciepło jest na dworze, bo jest 25 albo 6 stopni, a ja nie czuję cylindrów. No, niby mi na nogi wieje, no przecież wiatr od przodu idzie na żeberka, ale nic nie czuć. Także myślałem, że będzie gorzej, wiecie? Skrzynia ładnie cyka, się zapina biegi. Dla mnie jednak bez wózka bocznego, bo a czuć, naprawdę czuć. I takie 60 na godzinę to jest dla mnie bezpieczna prędkość. Zresztą ja już w niejednym filmiku mówiłem, że ja nie lubię pajacować. Jeździ się dla przyjemności. Oczywiście szacun dla ludzi, którzy lubią prędkość. Kładą się zakręty. No, kto co lubi, tak? To nie jest tak, że dla mnie się ktoś nie liczy, kto lubi szybko jeździć. Nie, tak się nie mówi. Trzeba szanować każdego, który coś lubi i tyle. No, jeśli chodzi o motocykl, czy nawet o inne rzeczy. Ja na przykład szybko nie lubię jeździć, no bo to mi nie sprawia frajdy, a niektórzy lubią, no bo czują adrenalinę, im to pasuje. Pewnie, że jechałem nieraz sporą prędkością, swoimi sprzętami, ale to tak samo jak samochodami swoimi jeździłem nieraz. Nie będę mówił ile, bo to nie powinienem mówić źle. Ale nie dla mnie to jest, to mogę śmiało powiedzieć. Taka jest jak teraz 60 na godzinę, 70. Jedziesz sobie, zwiedzasz. I to jest fajne. A BMW-ka już po chwili mi się dobrze jeździ. Ale fajnie, bo jeszcze nie było tego siłownika z boku tutaj, od kosza, od tutaj co jest. Od widelca do wózka, tutaj do tej ramy bocznej. No to by mogło kierownicę wyrywać z rąk. Ale robi robotę ten sporniczek. Co mogę powiedzieć? Żadnej historii związanej z tym motocyklem no to raczej nie mam, no bo jak powiedziałem wcześniej, to w tamtych latach to był po prostu kosmos, taka BMW-ka. I to taka po prostu ciekawostka tego BMW. No i ogólnie jeśli chodzi o mnie, szacun dla ludzi, którzy naprawdę takie rzeczy wymyślali wtedy, bo teraz może nawet jakiś ogarnięty koleś czy jakaś laseczka sobie może wziąć komputer w domu, sobie jakieś projekty porobić, coś, nie ma problemu. A wtedy nie było takiego dostępu do takich rzeczy. Nawet jak były robione badania trwałości materiału, czy to wytrzyma, czy tamto wytrzyma, ile to wytrzyma i tak dalej, no to ludzie musieli to robić w inny sposób, nie? Czyli takie silniki pewnie były robione na takiej zasadzie, jak są testowane od Formuły 1 czy od innych takich tych potwornie podrasowanych silników. Stawiany był po prostu na pewno na jakimś stelażu. Miał w przodu chłodzenie puszczone jakieś tam wentylatory, no i on sobie chodził, nie? I dostawał tam. Jak się urwał korbowód, no to coś jest nie tak z korbowodem i już, inny stop metalu i tak dalej. No i metody prób i błędów, no i w końcu BMW-ka powstała, tak samo jak i inne wszystkie motocykle. Dlatego dla mojej osoby, szacun dla takich ludzi, którzy mieli na tyle oleju w głowie, żeby mogli wymyśleć takie BMW na przykład, czy jakieś inne motocykle, które jeżdżą do tej pory, nie? A bo teraz to i symulacje, i jakieś 10 innych różnych możliwości do sprawdzenia, tak dalej, a wcześniej tego nie było, nie? Testowane było też na torze, gościu jeździł cały dzień w koło i też jak coś się stało, no to do poprawki, nie? Ogólnej historii tych BMW nie znam, no bo się nie wdrążałem. Tak już mówiłem wcześniej, jako ciekawostka, po prostu jako ciekawostka.
Jakbyśmy pojechali teraz w prawo może, tam gdzieś się zawinie. Nie, pojedziemy może, albo pojedziemy w prawo i tam zawiniemy. Kierunki chodzą? Chodzą. Przy się nie włączają, bo nie wiedziałem jeszcze, jak tutaj temat wygląda z kierunkami. O, ładnie, bardzo ładnie chodzą. I teraz tak, no, ciekawostka dość fajna. Tylko szkoda, kurczę, że takie motocykle już zanikają. Wiele nawet osób, które mają takie sprzęty, nie czują tego klimatu, to oni po prostu je, no, złomują nawet, nie? Dlatego, no, szkoda troszkę. No ale cóż, już nasze dzieci nie będą wiedziały, co to jest taki motocykl, czy w ogóle motocykl spalinowy, samochód spalinowy. A pokolenie, które się już w tych latach teraz, 2023, urodziły, no to wiadomo, no to już, czy nawet troszkę wcześniej, to jak się im pokaże gdzieś, no nie wiadomo jakie czasy będą, ale gdzieś się pokaże na kimś, czy to będą laptopy, czy będą jakieś hologramy za 50 lat. Jak się pokaże, powiedzmy, na takim, powiedzmy, laptopie dzisiejszym, że były takie motocykle, że to tam coś się ruszało w silniku, że trzeba było taką, w cudzysłowie, wodę lać, to takie paliwko było i bez tego motocykl czy samochód nie pojechał, to się będą nasze dzieci dziwiły, no i, ale jak to, no lałeś tam jakąś wodę i to jechało, nie? No bo wszystko się już wychowa na elektrykach i dla nich to będzie po prostu, no, dziwny świat, nie? Jakąś V8 się pokaże samochód z przelotowymi tam tłumikami, to będzie, no jak to mogłeś tym jeździć, bo to tak hałasuje, nie? To już ludzie będą mieć nasze wychowanie, no i tak samo takie motocykle, no. Dla mnie szkoda, żeby to było gdzieś tam, każdy motocykl ogólnie, żeby był gdzieś, nie wiem, najlepiej wyremontowany, sobie go trzymać, niech sobie jest. Pewnie, że może później wejść jakieś prawo, no bo żyjemy na takim świecie, a nie na innym, że może dosypią nam jakiś dodatkowych opłat do OC, no bo jednak masz spalinówkę, a ileś lat się już nie produkuje spalinówek. Wiadomo, jak to jest. Jakieś podatki wejdą, coś, i taki szary człowieczek nic nie będzie miał do powiedzenia. I wtedy może rzeczywiście, może to całkiem gdzieś tam jakby usiąść i takie motocykle będziemy tylko widzieć na zdjęciach. Albo jeśli przetrwają, gdzieś w jakimś muzeum. Bo będzie zakaz ogólnie, powiedzmy, całkowity, żeby to gdzieś tam wyjechać na ulicę i koniec, no bo wiadomo, jakby to określał eko, coś tam, no, się będą czepiać, że to wytwarza to czy tamto. No i tak może być, no i to jest właśnie kiepskie, nie? A fajnie byłoby właśnie takie coś trzymać i nawet dzieciom pokazać, jak to kiedyś tatuś jeździ, jak mamusia jeździła z tatusiem na przykład. Czy tam ktoś tam miał, jakiś wujek, coś takiego. I to taka ciekawostka właśnie. I fajnie byłoby takim czymś wyjechać za 50 lat. Przekazać z pokolenia na pokolenie na przykład. No i wtedy to byłoby rzeczywiście ciekawostka, bo byś takie coś gdzieś zawiózł na jakiś zlot. Przyczepką czy coś. Czy byś nawet trzymał w domu pod w jakimś tam pomieszczeniu, no to by ludzie na to patrzyli jak na sztabkę złota, jak na jakiś samorodek wielkości, nie wiem, ile ma największy samorodek, 70 coś kilo chyba, nie? To tak samo by patrzeli. No i sobie jedziemy 60 na godzinę i co więcej trzeba? Nic więcej nie trzeba. Przyczepkę się wrzuca, kratę browara i się jedzie. Ale powiem wam, to jest też kwestia przyzwyczajenia, ale w dłuższą trasę byłoby męczące, nie? Jeśli chodzi ogólnie o ten typ pojazdu. Ale tak, to się mówi, w koło komina, to całkiem spoko. Zaraz sobie tam gdzieś zawiniemy.
pojedziemy do domku. No BMK jak BMK, no. Sobie to można wyobrazić, przecież taki cylinder w ciągu nawet naszej tej tutaj jazdy, co jedziemy, nie wiem, my jedziemy 20 minut, 30, nie mam pojęcia, ile my jedziemy, to nawet podczas takiej jazdy, jak my teraz jedziemy, to ile tam się tego tarcia wytwarza, nie? Zobaczcie, na przykład też sobie nieraz lubię popatrzeć, są takie kanały na te stare zabytkowe ciągniki, stare te silniki takie, które są jednotłokowe, co jest potrzebna lub lampa, żeby to podgrzać, żeby to odpalić. Nie pamiętam teraz, jak się fachowo nazywały te silniki, które to też były jednotłokowe, z tym dużym kołem zamachowym, one przeważnie gdzieś tam pracowały w fabrykach i one, te silniki, nie chodziły jakby równomiernie, to się jakoś tam nazywa, tylko teraz po prostu nie pamiętam ten typ silnika, że on, powiedzmy, jest palanie, jest takie tu na przykład, nie? I on sobie chodzi i zwalnia ty. I znowu pu, i znowu szybko i wolno i znowu tam. I te uderzenia są jakby nierównomierne, to spalanie, nie? To te silniki też są ogólnie, zobaczcie, to nie wiem, lata 20. Czy wcześniejsze jakieś lata jeszcze nawet. Silniki, które mają po ponad 100 lat. I nie jeden z tych silników nie był remontowany. Do tej pory chodzą. A to były silniki, które pracowały, to nie były silniki, które gdzieś tam stały, no bo ktoś sobie zrobił silnik i on będzie stał. Nie, one były zrobione w celu tego, żeby pracowały. Fabryki chodziły na tym. I te silniki do tej pory chodzą, to też pokazuje, jaki był mocny materiał wtedy, nie? Przecież to było ogromne, nie? Ogromna praca, przecież to tyle lat się pracowało, tyle... No to szkoda gadać, nie? I to samo z tymi motocyklami, że te stare motocykle... Bo też były z innego materiału, no i do tego je też widzimy, nie? A teraz co, Audi A5, czy jakieś tam inne, potrafiło brać olej, jak już wyjechało z fabryki, no bo trzeba było silnik odciążyć, lżejsze tłoki, coś jeszcze, się okazało, że później problem z silnikami, jakaś tam ogólnoświatowa plama była dana, nie? Przy tych samochodach. Zestawy naprawcze, tak samo sobie można zobaczyć, jak ktoś szuka takiego Audi A5, to w niejednym ogłoszeniu jest dużymi literami zestaw naprawczy i tak dalej, nie? No to czyli to już masz samochód, który, powiedzmy, prawie nie bierze oleju, nie? A to samochody z 2000, powiedzmy, 15 roku, nie? Czy 14, no to przecież tak średnio, nie? Jesteśmy w Brzezinach. Tak, no i takie właśnie silniki nie jedno przeżyją. To są też jakby, no nie mówię, że proste, ale prostsze w budowie, nie? Im mniej elektroniki, tym lepiej. Pewnie, że no to w tych czasach jesteśmy nauczeni, no. Klimatyzacja, jakieś tam inne rzeczy, tak dalej. Tutaj niedaleko jest koniec świata, byśmy pojechali na koniec świata, ale już w którymś filmiku jestem, tu na końcu świata pod znakiem, także nie wiem, czy warto jechać, sobie zawiniemy na bok. Pojedziemy sobie w prawo. Albo zawiniemy tą samą drogą. Nie, dobra, pojedziemy tam. No, te silniki stare to właśnie, jak mówię, no bajer niezły. Ludzie mieli pomysł, żeby to zrobić i się sprawdziło, nie? Ładnie będziemy na kierunkach jeździć, jak są, to też muszą być używane. I taka przejażdżka, powiem wam, w taki dzień, taka odskocznia od szarej rzeczywistości, od szarej codzienności. Jak najbardziej.
Powiem tak, sprzęgło, skrzynia pracuje wzorowo, biegi wchodzą leciutko.